Siema, w dzisiejszym odcinku chciałem z Wami troszeczkę pogadać i w jaki sposób Was przeprosić, bo no co mam powiedzieć, plik, gdzie były zapisane dwa filmy, popsuł się i jakby naliczało mi go podwójnie, czyli powiedzmy film trwał, chwila, jakby to Wam wytłumaczyć, powiem w ten sposób, każda scena była jakby po dwa razy. Była jedna scena, potem znowu ta jedna scena i potem dopiero druga, wiecie o co chodzi. I tak przez ten sposób nie mogłem tego filmu wypuścić. Tych dwóch filmów w zasadzie. Gdzie zawalczyłem z liderem Team R. I nie tylko. Ogólnie działo się dużo rzeczy. Powykluwałem jajka, porobiłem ewolucję. Zrobiłem jedną ewolucję w maczołka między innymi. Wyklułem też chyba 10 jajek łącznie. Także no, musicie mi wybaczyć, niestety nie jest to moja wina. Tak jak mówię, miałem wam to wrzucać na YouTube'a i patrzę film, który trwał 17 minut, trwa 40. Ale mam nadzieję, że dziś to nadrobimy takim filmem, bo myślę, że teraz biję tego jednego Jima i potem jadę na kolejnego, znaczy rajda. Okej, więc już jestem pod Jimem. Okej. Zaczynamy walkę z Growlite'em. O, jeszcze jakieś wyzwanie. Battle in a ride. Ja tu nic nie będę zmieniał. Poczekamy po prostu te dwie minuty. No i jak te dwie minuty się skończą, no to do Was się odezwę. Okej, a więc 5 sekund dzieli nas od pokonania Growlite'a, no bo nie oszukujmy się, zajdzie to łatwo. Jest to ride jednogwiazdkowy. A poza tym mam Vaporeona z najlepszymi atakami, bo mam Watergunna na nim oraz oraz Hydropomper. Ja po prostu biję, ja nawet za bardzo uników nie robię, na początku robiłem, ale to chyba bez sensu trochę. Jedna Hydropompa i pół życia mu zabrałem. Zdarzowany atak. No i pięknie. Spadnie do 600 CP, no to tam powiedzmy Golden Raspberry, Rare Candy, Super Potion, 1000 Stardusta. A mam jakieś zadanie Win 5 Rides. Okej. 14 Pokeboli na złapanie, bo jeszcze bonus za to, że jest tutaj nasza drużyna. A w sumie mogłem go złapać Pineappem, ale dobra, nie, bo mam tylko jednego w sumie. Ja mam 13 tych, to mogę sobie na spokojnie porzucać. Trafiłem w Nice'a na Raspberry, także powinien wejść. Raz, dwa, no i będzie trzy. Będzie trzy. Także ja lecę na drugiego rajda chyba. W sumie nie wiem, czy dzisiaj jechać, bo z jednej strony mam do niego tak może nie za daleko, a z drugiej strony jakoś bardzo mi się nie chce. Okej, ja sobie jeszcze odbiorę tylko wyzwanko. Patrzcie, w ogóle dzieli nas jedno wyzwanie, żeby złapać legendę. Okej, tutaj też mamy tylko, żeby zobaczyć w Jimie dwa razy. To na razie powinno się udać. Także widzimy się w kolejnym rajdzie. Okej, a więc zaczynamy dzisiejszy dzień Teamem R. O, Bulbazar, to mi się bardzo przyda. Bo jak wiecie, mam już 50 cukierków i... Znaczy, brakuje mi chyba 10 cukierków do trzeciej formy Bulbazaura. O, ale fajnie wygląda druga forma Squirtla, tak swoją drogą. Trzecia też, Blastoise jest jednym z moich ulubionych Pokémonów z pierwszej generacji. Ej, nie będzie Excellenta, ale okej. Not very effective. Okej, jeszcze Charizard do pokonania. Czy ja to zrobię jednym Pokémonem? W sumie teraz tryb ognisty na tryb ognisty. Okej, not very effective, ale i tak sporo mu to zabrało. No niestety tego nie zrobiliśmy, ale okej. Okej, a więc Charizard zbity. Dobra, a więc teraz wystarczy nam tylko złapać Pokemona, który będzie Bulbazaur.
Znaczy, w sumie każdy z tych trzech Pokemonów jest świetny. Na pewno nie będzie Charizarda, może będzie ta druga forma Squirtla, co też wątpię. No, będzie Bulbazar, czyli tak jak myślałem, Syf. Znaczy, no, Syf. W moim przypadku nie Syf, ale potem to już... Może nawet dzisiaj uda mi się zrobić, bo w sumie mam Rare Candy. To dzisiaj będę miał już trzecią formę Bulbazaura. Okej, trafiłem na Nice'a. Pineappem, także to nie jest pewne. Swoją drogą dzisiaj złapię też latającą legendę. Ze względu na to, że brakuje mi tylko jednego wyzwania. Bulbazaur i to on idzie na transfer. I tak jest, mamy 99 skierków, a mam jeszcze Rare Candy. Więc to jest logiczne, co dzisiaj będzie za dzień. Mogę w sumie teraz zrobić taki na dobry początek odcinka. W sumie puszczę Inkensa. Kurde, szkoda, że nie mam tego. Jak to się nazywa, wiecie. Lucky Egga już, niestety, o czym ja to... Aha, nie mam Lucky Egga, natomiast i tak uważam, że dzisiaj troszeczkę ekstra wpadnie i wbijemy kolejny level. Bulbazaur, Candy wpadły. Ja mam strasznie słabego Ivizaura, mam strasznie słabe IV i CP, ale to nie ma być raczej Pokémon do tego. Okej, okay. Innego Bulbazaura nie mam z dobrym IV, także w tym momencie leci ewolucja w Ivizaura, znaczy w Venozaura. Fajnie, nowy wpis w Pokédexie, teraz będę chodził na buddy z Charmeleonem, bo teraz będę polował w Charizarda. Pamiętajmy, że moim celem jest wbicie całej pierwszej generacji. Dobra, Mikołaj, ho na chwilę. Także my teraz idziemy sobie 500 CP tylko, no okej. Okay. W sumie spowerupuję sobie go ten raz. 600 CP. Nie za dobry Pokémon, ale jest wpis w Pokédexie i to się dla mnie liczy. Dobra, a więc to by na razie... Ktoś tam w ogóle siedzi na lurze. To by było na razie na tyle. I widzimy się, jak coś się pojawi. Ja myślę, że patrząc na te Pokestopy, to nie będzie trudne zadanie. Siemano, w końcu będę miał dobrego Pokémona typu elektrycznego. Ewoluujemy sobie Eevee w Jolteona. Jolteon, fajna sprawa. No i w tym momencie uzupełniliśmy wszystkie ewolucje Eevee, jeżeli chodzi o pierwszą genę. Został nam jeszcze Espeon i tak dalej, ale to tam wiecie. Sparky 1777 IV CP. Jeszcze zmienię sobie jego nazwę na normalną. Całkiem fajne, myślę, konto jak na razie mam. Coś się jeszcze mi pojawiło. W ogóle śmiesznie teraz wyglądają moje trzy najmocniejsze Pokémony. Bo to są trzy ewolucje Eevee'ego, ale okej. Okej, a więc wykonaliśmy tego. Mamy Articuno, czyli to, co najbardziej chciałem. Dobra, dajemy mu Golden Raspberry. W sumie mogę mu dać Pineappa, ale dobra. I strzelę w niego Ultra Ballem na podkręconym. Na najsi siadł. Okej. Okay. Pierwszy wyszedł. O Jezu, pies to jakiś szczeka. Chwila. Kurde, źle trafiłem. Ta starczy. Chociaż tylko... i tak nie zniknie w sumie. No tylko... Kurde, strasznie nie lubię Pokémonów, które do góry lecą. Okej, okay, Grace siadł. Raz, dwa. No, serio? Co jest z tym ptakiem nie tak? Sprawdziłem i przy Willi Dobrówka jest też ten Timber, taki wiesz. O, okej. Więc przy okazji, chyba że będzie Arlo to nawet nie próbuje. Dobra, jeszcze raz próbujemy to złapać. Jezu, no. Na najsie teraz siad. Ej, dobra, bo to już się nie robi śmieszne, bez kitu. W sensie... Rzucam już tak na pałę totalnie.
Dobra, wiecie co, złapię go i się z wami połączę. Straciłem na niego łącznie 12 pokeboli, natomiast siedzi Articuno złapany. W ogóle to jest Pokémon z pierwszej generacji? To ciekawie. Dobra, więc tylko to wam chciałem pokazać, teraz idziemy sobie, bo tutaj znajomy jeszcze nie walczył z liderem teamu R. Także idziemy, idzie go sobie pokonać, a ja mu idę doradzić i pomóc. Okej, a więc odblokowałem kolejne zadanie, gdzie między innymi jednym z celów było to, aby ewoluować Pokemona typu tego, typu, jak to się nazywa, Travistego. No i sobie zewoluowałem Oddisha, bo akurat był na teamie R, starczyło mi Candies. No a jego ewolucja taka, sobie 801 CP, także fajnie. Kolejny Mysterious Component. Także my lecimy dalej i ten. I dzisiaj strasznie dużo wyzwań sobie pozaliczałem. Tak. Okej, okay, a więc mamy 2 jajka 2-kilometrowe i uwaga. Pierwsze Magikarp. Bardzo fajny drop, bo cukierki się przydadzą. Tylko 5 cukierków, strasznie słabo. Ale powinno mieć dobre IV. No bo z jajka to najczęściej jest dobre IV. I Jigglypuff. Też całkiem fajny drop. Tutaj jakieś dziecko poczuł w tle, przepraszam, ale to już, że tak powiem, niezależne ode mnie. O, tutaj jest Team R. Dobra, to my tam idziemy. Tylko chwilę, jeszcze coś miałem zrobić. Aha, wstawię sobie te piątki do inkubatorów. Stwierdziłem, że piątki to lepszy pomysł. Tak. I te 3 piątki sobie wstawimy. Jeżeli chodzi o 10, to na razie ich nie wstawiam, dlatego że wolę po prostu zrobić taki maraton typu 9 jajek 10-kilometrowych. Okej, nie wiem, czy to było warte tego zachodu, czyli szukania Arlo, znaczy nie Arlo, tylko ogólnie Pokestopów. Natomiast mamy to, mam kolejny Rocket Radar, czy jest tu gdzieś w pobliżu Team R? Tak, jest gdzieś tam na lewo. Tak, tutaj jest. Zaraz wam powiem, co to jest. Team R jest tutaj, Villa Domrówka. No nie wiem, czy mi się tam opłaca iść, w sensie... Powiem wam, że jak sobie myślę, że mam z tego dostać jakiegoś miała czy innego, a mam jeden revive i dosłownie parę potionków. No boli mnie to troszeczkę, bo ja nie lubię wydawać na gry żadnych pieniędzy poza kupnem z tej gry. A za niedługo chyba będę musiał kupić max revive lub max potiony, no bo patrzcie tylko to. 2 hyper potiony, 1 super potion, 2 zwykłe potiony i 1 revive, to jest tragedia. Ja pierdzielę, ale Pokémon się pojawił i to jeszcze taki, łapię go specjalnie zwykłym Pokébolem, tak żeby nie trafić, bo mu powinienem dać Pineappa, dałem mu malinkę tą. Kurde, dobra, spróbuję tak na najsie po prostu, o. Bo chciałem specjalnie się trafić, proszę ucieknij, dobrze? I teraz tak, Pineapp Berry i Ultra Ball. Kurde, nie trafiłem Glade'a. Boli mnie to trochę. Dobra, jeszcze raz w takim razie. No i teraz już musi siąść. Jak trafimy Greita, no to już jest bez szans, żeby nie siadła. Ej, no o co chodzi? Ja dzisiaj nie umiem rzucać. Dobrze. Więc jest złapany Chansey. Okej, a więc wielka chwila. Evolve. Jednego Rare Candy musiałem zużyć, ale już się nie mogłem doczekać, bez kitu. To może być mój najsilniejszy Pokémon, a ma 100% atak. Ale ten odcinek dzisiaj, Vanuzaur, Golem. Chyba najlepszy odcinek jak na razie. 1984. Byłby najlepszy, gdyby nie to, że sobie spowerupowałem Vaporeona, bo chciałem, żeby mieć Pokémona z najlepszymi atakami wymaksowanego. A więc ten Vaporeon jest wymaksowany, bo sobie go jeszcze podniosłem do 2000. Także no, tak jak mówię, 2 tygodnie w sumie grania. Można powiedzieć, że 1,5 tygodnia, bo 1 tydzień to w ogóle nie grałem. A takie Pokémony, także... okej.
Okej, zbiliśmy Team AR i się pojawił nam Larwiter, także o, mam pineapa nawet. To fajnie całkiem. Kurde, co jest. Bo go nie złapię, to się zdenerwuję, bo już nie mam potionów. Zużyłem prawie całego swojego golema, czajecie to? Prawie cały golem. Boże, na te trzy pokemony, niby mało. Jeden pokemon na trzy. Ja mam... Ale patrząc na to, że nie mam żadnych tych potionków, no to tak słabo. Poczekaj, zobaczymy jego... Okej, IV jest całkiem znośny, także git. Kurde, nie zdążyłem nagrać animacji, ale pojawił się Krabi, nowy wpis do Pokédexu. Nie miałem go, co dziwne, bo byłem pewny, że go mam. 885 CP, 10 cukierków na 50. I IV prawie 100, także kozacki drop. Mega się cieszę z tej dwójki. O kurde, tam jest Team R, także idziemy. Oj, słuchajcie, zbiliśmy kolejnego lidera Teamu R, natomiast jakby to wam powiedzieć, no był ten sam co ostatnio. Dlatego też tego nawet nie nagrywałem. Złapałem miała, było, że tak powiem, niezbyt ciężko. Teraz mamy kolejny Mysterious Component, bo był Porygon i teraz będziemy mieli drugiego. Bo właśnie sobie bijemy, jak widzicie na załączonym obrazku. Będziemy mieli Bellsprouta. Możemy mieć jego ewolucję już drugą, to znaczy pierwszą ewolucję, ale drugą formę Bellsprouta. Także cieszę się, okej, żeby nie zblokował, no i pięknie. Dobra, a więc widzimy się jak... A więc jeszcze tak na krótko podsumowanie dzisiejszego dnia. No, nie wygląda to za ciekawie, jeżeli chodzi o potiony, natomiast takie dropy udało nam się zrobić dzisiaj, z czego jeszcze ewolucja między innymi w golema. No fajnie to wygląda, dzisiaj wykluliśmy z tego co pamiętam 3 jajka, aha, tego maczopa poza nagraniem zrobiłem. Patrzcie jakie ma ACP, wymaksowany maczop, a patrzcie jakie IV, takie sobie. Z tego co pamiętam mój maczołk jest lekko lepszy, no i tutaj już są dropy z wczoraj. Niby mało, ale jakie dropy, zobaczę sobie tego tylko. No jest zdecydowanie lepszy. A więc to by było na tyle. Dzisiaj zrobiliśmy sobie jeszcze Venusaura. Skąd ja mam dwa Bulbozaury? Ha, dzisiaj złapałem, no tak. No co, mega się cieszę z dzisiejszego odcinka, bo myślę, że wyszedł to... No, był to chyba jeden z najlepszych odcinków, jeżeli chodzi o to, no bo złapaliśmy sobie i Articuno. Skąd ja mam tyle Bellsproutów? Zaraz to będę wszystko segregował, natomiast... No jeszcze raz chciałem wam podziękować za oglądanie dzisiejszego filmu. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć. Chciałem wam jeszcze pokazać, że tutaj skompletowałem wyzwanie, żeby dodać 3 znajomych. Po prostu wiem, że to takie troszeczkę cheatowanie, ale usunąłem konto mojego znajomego 3 razy i 3 razy dodałem. Okej. Ale mnie czeka godziny w sumie renderowania tego filmu. O, nie miałem Fibasa? Aż dziwne, ale okej. Tak samo drugą, patrzcie to, mamy na kolejne... Ale w sumie dobra, tego wam nie będę pokazywał. Flame Revert. I to pokebole, które... Znaczy pokemony... Znaczy, Jezus, lury, które dają nam... Aha. Evolve Amphibas, serio? Earn a Gold Hoenn Medal. Nie wiem o co z tym chodzi, ale okej. Mamy złapać 3 Wismury, to w sumie nie będzie zadaniem bardzo wymagającym. Ale okej, dobra, to by było na tyle w tym materiale. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze i trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.